10 najbardziej overrated gier komputerowych. Ty, oglądamy to, widzowie. 10 najbardziej przereklamowanych gier i Wiedźmin na miniaturze. Oj, to będą dobre wyświetlenia, widzowie, pod tym, w tym. Będą dobre komentarze. Jakie wy byście powiedzieli, że są najbardziej przereklamowane gry komputerowe? I teraz ja to wytłumaczę. Overrated, czyli tak jakby ich ocena jest zbyt wysoka względem tego, co one faktycznie oferują. No ja wam powiem tak. Ja swoją listę. Na pewno Wiedźmin 3 na 100%, no nie? Jest przeceniany względem tego, co oferuje. Wiedźmin 3. Co dalej? Elden Ring? Uwielbiam Elden Ringa. Uważam, że jest przeceniany względem tego, co robi. Co dalej, widzowie, co ja bym podał? Wydaje mi się, że na pewno wszystkie Uncharted'y, wszystkie gry Sony, czyli Uncharted, God of War'y, to są gry totalnie przeceniane względem tego, co oferują. Hades, świetny stary pik, piąty Hades, oczywiście, kurwa, jest o wiele więcej lepszych roguelike'ów. A co najlepsze, widzowie, jeden z najlepszych roguelike'ów na rynku, co prawda nie, no, wymaksujecie go w 30 godzin, ale to jest chyba najlepszy roguelike na rynku. Curse of the Dead Gas kosztuje kilka złotych na Instant Gaming, polecam sobie kupić, to jest 5. Co dalej? Fallout 4, czy Fallout 4 jest overrated? Mi się wydaje, że ludzie jebią po Falloutie. Ogólnie gry Ubisoftu, Shadow of War, Shadow of Mordor, zgadzam się 100% z tobą. Też uważam, że system Nemesis i to, co te gry oferują, też jest bardzo mocno overrated. Baldur's Gate 1, jak najbardziej zgadzam się. Ogromny kamień milowy, jednak no, chwilę po nim wyszło wiele lepsze CRPG. Co dalej? Co bym powiedział jeszcze takie? No dobra, to są takie pierwsze gry, widzowie, które ten mi przychodzą, że są faktycznie trochę przecenianymi grami. W świecie gier nie brakuje tytułów, które zbierają najwyższe noty. Czy to od recenzentów, czy od graczy. Niektóre z nich cieszą się niemałym uznaniem, a może nawet osiągnęły kultowy status. Ale czy zasłużenie? Witajcie na kanale Eudaimonia Popkulturowa, a dziś omówimy 10 najbardziej overrated gier. Kolejność nie ma znaczenia, a pojawienie się jakiejś gry na tej liście wcale nie musi oznaczać, że dany tytuł jest słaby. Der Hexer. Listę otwiera uwielbiona przez Polaków niemiecka gra Der Hexer Dry. Gra może pochwalić się wynikiem Metascore na poziomie 92. Otrzymaliśmy bogatą historię, charakterystyczne postacie, wybitny soundtrack, jak na tamte czasy, przełomową oprawę audiowizualną. Problem leży w tym, że Wiedźmin jest dużo lepszym interaktywnym filmem niż grą, a jako RPG wpada naprawdę bardzo słabo. Przez całą grę towarzyszy nam dysonans ludonarracyjny. Z warstwy fabularnej wynika, że musimy jak najszybciej ratować Ciri, a w praktyce... Mogę to widzę trochę, no przyspieszy, faktycznie bardzo wolno mówi. Przyspieszymy sobie. 1.25. To sprowadza się to do grania w kolejną partyjkę gwinta, odhaczania pytajników na mapie i chędożenia. Skoro wspomniałem o pytajnikach, warto wspomnieć o tym, jakby z pomysłu została zrealizowana eksploracja. Mamy mapę usłaną znakami zapytania, sprowadza się to wszystko do biegania od punktu A do punktu B. Wykonujemy tam bardzo powtarzalne aktywności, których jest zaledwie tylko parę na krzyż, a na koniec nie dostajemy realnie żadnej nagrody. Eksploracja niestety sprowadza się jedynie do podziwiania ładnych widoków. Ja wiem, widzowie, jest, ale dobra, oczku, może wspomnij o tym. Nie tylko eksploracja jest niewdzięczna, ale również poboczne questy, za które dostajemy nagrodę rzędu 3 punktów doświadczenia. Jednym z filarów gier RPG jest kreacja własnej postaci, odpowiedni jej rozwój, czy to narracyjny, czy mechaniczny. W Wiedźminie te aspekty nie istnieją. Geralt ma już zarysowany charakter, cierpią przez to wybory, które muszą się wpasować w pewne spektrum odpowiednie dla tej postaci. Jak najbardziej. A często są zwykłą iluzją, drzewko postaci nie istnieje, dobór ekwipunku też nie ma większego sensu i zawsze będziemy celować w rynsztunek jakiejś szkoły wiedźmińskiej. Nie ma nawet buildów, które mogłyby mocniej zmieniać nasz gameplay. Oj, zaraz coś powiem, ale build na alchemię. Kurwa. Zawsze będziemy szermierzem z dwoma mieczami, który poluje na potwory. Tytuł nie broni się nawet mechaniką walki, ponieważ istnieje prosty, skuteczny sposób na każdego przeciwnika. Atak, unik. W rytmie piosenki. We will rock you.
Jest jeszcze jedna rzecz, bo słuchajcie, Wiedźmin na swoje czasy wyglądał fenomenalnie, ale i często mówi się o tym, jak Wiedźmin pięknie wygląda, jaka to jest niesamowita grafika, ale trzeba zwrócić uwagę na jeden element. W Wiedźminie jest, widzowie, mniej unikalnych twarzy niż w Gothiku. Jeden z widzów kiedyś zrobił wyliczenie w Google Sheetsach, Kugor to zrobił, nie wiem, czy ja to gdzieś dalej mam, wyliczenie unikalnych ryi w Wiedźminie 3 w porównaniu do Gothika 2 i Gothic 2 wygrał. Gra sprzed, nie wiem, wydana ponad 10 lat wcześniej, gra z Wiedźminem. Więc też jak mówimy o, słuchajcie, grafice, to ilość animacji, ilość unikalnych twarzy, ilość unikalnych modeli też staje się tego elementem, moim zdaniem. No i no niestety w Wiedźminie idziesz w jednej wiosce gadać z kowalem, a za chwilę idziesz obić innemu wieśniakowi ryj i oboje mają tą samą twarz, ten sam model, nie? Mnie to strasznie irytuje w Wiedźminie. Wyślij, no, Kugor tego screena, dawaj na DC. I to jest, no to jest niestety, widzowie, taka sytuacja, która mnie osobiście bardzo, ale to bardzo mocno wybija z imersji w Wiedźminie. Ludzie mówią o imersji w tym Wiedźminie, ale kurwa, no to się całkowicie z tego wybija. Zaraz wam pokażę tego screena. Wiedźmin od jedynki. Miał, jasne, oczywiście. No, dawaj, Kugor. O, patrzcie, to jest, widzę, Wiedźmin 3, nie? Ja tak Wiedźmina 3 zapamiętałem. Na jednym obrazku, stary, 1, 2, 3, 4 te same mordy, nie? Patrzysz na to i... No, jeszcze rozumiem, jakby to byli bliźniacy, jakby tu stali, ale czterech bliźniaków? No, to już jest trochę za dużo. To mnie bardzo mocno wybija z immersji w Wiedźminie, nie? Dobra, Elden. Zgadzam się też. Przereklamowany. Elden Ring to rozczarowanie. Pamiętam, jaki hype mi towarzyszył, kiedy zdążył opaść już po około 15 godzinach od stworzenia nowej... Ja pamiętam, jak grałem w Elden Ringa po raz pierwszy i mieliśmy tą tylko informację marketingową, że w grze jest X bossów. Wiedzieliśmy, że jest ich multum. Więc co ja robiłem? Eksplorowałem ile tylko mogłem, biegałem po tych dungeonach, wszedłem do pierwszego dungeona, mówię, dobra, stary, jakiś rycerz Godrika, jakiś samouczkowy boss, nie ma problemu. Wchodzę do kolejnego dungeona, jakiś, nie wiem, stary człowiek szczur, Miss Bigotten jakiś, nie? A potem eksploruję lokację w dół i patrzę, o, kolejny Miss Bigotten jest bossem. Wchodzę do kolejnego dungeona, o, kot, o, nie podoba mi się design tego bossa, ale spoko. Wchodzę do kolejnego dungeona, o, dwa koty. I pamiętam, ja wtedy miałem 24 godziny stream Seldena, już na sam koniec byłem tak wkurwiony, bo wchodziłem dosłownie do każdego dungeona, do każdej jaskini, wszystko eksplorowałem, nie chciałem przeraszować tej gry i po prostu już siedziałem na tej stry tak wkurwiony, no nie? I klon za klonem, klon za klonem. To były streamy, jak jeszcze z Rogalem siedziałem, no. Postaci. Największą rewolucją w stosunku do serii Souls był otwarty świat, chwalony przez recenzentów. Opisywany jako rodem z Zeldy Breath of the Wild. Myślę, że po takich słowach można poczuć się oszukanym. Ale wiecie, że na przykład ten otwarty świat Seldena, tak będąc adwokatem diabła, to jest świetna formuła do odgrywania przeróżnych challenge'y. Tak jakby to im bardziej ta gra jest zepsuta, im bardziej ta gra jest niezbalansowana i im bardziej ta gra jest otwarta, tym lepiej dla wszelkich challenge'y, dla wszelkich wyzwań, które dosłownie możesz zgnoić. Tym lepiej dla wszystkich jakby kompetytywnych konkursów, które robisz sobie na przykład z innymi osobami. No przecież bingo rany. Ja na bingo ranach się tak świetnie bawiłem, jakbym grał w zupełnie inną grę, no nie? Zrobiliśmy kilka tych bingo ranów z chłopakami, one niesamowite były. Ja powinienem siedzieć i jebać ten content z tych bingo ranów w kółko, bo on też w ogóle świetnie schodził na YouTubie, ale niestety widzowie, bycie ludologiem ma swoje wyrzeczenia, no trzeba ogrywać wszystkie gry, nie można siedzieć i grać tylko w jedną, nie? Otwarty świat wygląda ładnie, ale jest pusty. Mamy sekwencję długiego i żmudnego. No ale ja mógłbym usiąść i najebać 1000 godzin w Eldenie tak w kółko, no nie? To jest to, co mogę powiedzieć na bardzo dużą obronę Eldena, nie? Też krytykuję w nim te elementy. Tak jak na przykład nie wyobrażam sobie zrobienia 1000 godzin w Wiedźminie z rzędu, tak non-stop, tak w Elden Ringu bez żadnego problemu bym to w stanie zrobić, nie? ...tego jeżdżenia na koniu, podczas których nie musimy się przejmować omijaniem przeciwników, ponieważ ich na naszej drodze jest rozstawionych zaskakująco bardzo mało. Wkrada się tu również problem masowego recyklingu, lokacji oraz bossów. Eksploracja, podobnie jak w Wiedźminie 3, nie wynagradza gracza. Wchodzimy w kółko do identycznych dungeonów, walczymy z identycznymi bossami po to, by na sam koniec otrzymać bardzo niską ilość dusz i samony, których nigdy nie użyjemy. Podstawą Souls-like'a są bossowie i niestety Elden Ring ten aspekt robi najgorzej. Gra oferuje nam 165 bossów. Z czego unikalnych jest chyba 7? Unikalnych jest jedynie 8. A w pierwszym obszarze gry, czyli Limgrave,
Żaden. Walki z nimi też nie są jakieś niesamowite. Dostaliśmy bardzo dużo opóźnionych ataków w połączeniu ze spamem AOE oraz bardzo długie sekwencje ataków, które musimy nieustannie dodżować. Okien na atak jest tu dużo mniej. No Elden Ring trochę złamał kilka kontraktów, które podpisały Dark Soulsy, nie? Oni niestety w Elden Ringu oni złamali filary, które same kiedyś ustalili, no nie? Ciekawe. Ja mega jestem ciekawy ich kolejnego produktu, nie? Cierpi dynamika starć. Twórcy tutaj nie znali umiaru, ale za to osiągnęli kinowe widowisko, którego nie robi takiego wrażenia przy kolejnych podejściach. W przypadku Dark Souls 3 mogę bardzo łatwo wymienić fenomenalnych bossów. Tancerka, Pontiff i wiele innych. To w Eldenie nie jestem w stanie. Za to dostaliśmy najgorszych bossów wykonanych przez From Software, czyli Fire Giant i Elden Beast, przy których Beth of Chaos i Godskin Duo, kurwa. Nie wypada wcale tak tragicznie. Po dostarczeniu nam genialnych bossów w Dark Souls 3 oraz Sekiro można było oczekiwać, że Elden Ring podniesie poprzeczkę jeszcze wyżej. Walki niestety, zamiast przypominać siostrę Fridę, przypominają Moonlight Butterfly. Na szczęście, pod względem bossów, DLC wypada znacznie lepiej niż podstawowa wersja gry. Super Mario Jedna Galaxy. Z najwyżej Aha, ocenianych gier z serii o wąsatym hydrauliku, Super Mario Galaxy. Jako fan platformówek, w tym platformówek 3D, poczułem ogromny zawód. Gra bardzo pomysłowa, ciekawa i różnorodna designowo. Poziomy są ciekawe, zaprojektowane, ale niestety największą bolączką tej gry jest brak jakiegokolwiek wyzwania. Przeszedłem większość gry i niestety nie zdołałem jej ukończyć, ponieważ mnie znużyła. Chwilę wcześniej ukończyłem cudowne Super Mario World, które wymagało ode mnie dużo więcej, a Galaxy spowodowało, że odbiłem się od serii Mario na dłuższy czas. No kurwa, niestety, w przypadku tej odsłony mit brzmiący prosta gierka dla dzieci się sprawdza. The Walking Dead. O Jezu, Telltale, ja pierdolę, oczywiście, ale ja mam takie ogólne wrażenie, że Telltale są strasznie w Polsce wyhypowane, bo multum youtuberów to ogrywało, nie? Jak zapytacie ludzi, którzy w tym momencie mają, nie wiem, 20 lat, na jakim kontencie gamingowym z polskiego YouTube'a się wychowali, to powiedzą, że na Telltale'ach multum osób ogrywało te The Walking Dead. No każdy to kurwa wtedy nagrywał. Games jest czymś zaskakującym. Jest to tytuł, który zdobył swego czasu spore uznanie wśród graczy, w czym na pewno pomogło znane IP. Osiągnięto pewien paradoks, ponieważ jest to gra, z której okrojono podstawę gier komputerowych, czyli gameplay. Wiele osób nazywa tę rozrywkę interaktywnym serialem bądź filmem. W praktyce nie ma za wiele tutaj interaktywności. Tytuł jest bardzo liniowy i idziemy w... Ale wiecie, jak można byłoby w prosty sposób naprawić Telltale? Telltale trzeba byłoby połączyć z point and clickami, z grami logicznymi i wtedy byłyby o wiele bardziej angażujące. Tylko że ludzie grający w Telltale nie chcą grać w angażujący tytuł, więc nie wypaliłoby to w ogóle. Ale ja wam na przykład mogę widzowie polecić świetnego, ale to genialnego point and clicka, który jest całkowicie logiczny, nie ma tych jakichś takich absurdów związanych z point and clickiem, gdzie z gumy do rzucia robisz stary trampolinę. To widzowie, ja wam mogę, słuchajcie, wiecie co polecić? To się nazywa Tormentum Dark Sorrow. I co najlepsze, to jest polski tytuł. Świetny widzowie point and click. Naprawdę genialny point and click, który polecam wam ograć. To jest gra na jeden wieczór, nie wiem, ją przejdziecie w 6 godzin, tak się domyślam. Świetne udźwiękowienie, bardzo ładna wizja artystyczna, świetne zagadki logiczne, genialne jest widzowie Tormentum. Widzę, że w tym momencie za 4 dychy możecie sprawdzić, czy jest na Instant Gaming, może jakoś taniej. I widzowie, zrozumiecie piękno point and clicków. Ten styl graficzny jest bardzo fajny, stylizowane takie obrazy, nie? Naprawdę, mega widzowie, fajna gra. Giga polecajka ode mnie. Polecam sobie w to nawet zagrać z jakąś może dziewczyną, żoną, kochankiem, kochanką, nie grającą w gry komputerowe. To jest w pełni logiczne. Super giera. Nim jak po sznurku. Większość się wyborów prowadzi do takich samych skutków i realnych decyzji. No to jest największy problem The Walking Dead i Telltale, że tutaj dokonasz jakiegoś wyboru, nie zmieni się coś teraz, ale zmieni się za 5 minut i tak, nie? Ledwie garstka. Dodajmy do tego fakt wielu błędów logicznych, skrajnie głupiego i nieracjonalnego zachowania bohaterów oraz leniwy zabieg mający budować w tani sposób napięcie, czyli notoryczne przewracanie się głównego bohatera. Chyba nikt nie powie, że rozsądnym jest krzyknięcie "czy ty żyjesz?" do ciała, któremu właśnie strzeliło się w głowę ze strzelby. Nie jest to wielki spoiler, przy
przykład ma miejsce w pierwszych minutach gry. Niestety, scenariusz nie jest z najwyższych lotów i bazuje na najbardziej podstawowej empatii. No, ja pierdolę, tak, to jest tak chujowy scenariusz. Ja nienawidzę takich tanich łapaczy starej empatii, no nie? Dlatego empatii się niestety trzeba wyzbyć, widzowie. Nie, to jest serial... To jest na poziomie stary serialu, który oglądała moja matka 20 lat temu, nie? Jakiś M jak miłość. Serio, no niestety, to jest taka bzdura. Aspekt nie stara się być jakoś bardziej pogłębiony. To są, kojarzycie te widzowie takie filmy, co kurwa w telewizji leciały o 14, a na przykład matce, która jest alkoholiczką i syn jej musi wylewać alkohol do barku. W sensie z barku. Albo o dzieciach, które są wrażliwe na światło i matka je próbuje wyleczyć i płacze o tym. Takie, ja pierdolę, takich filmów multum kiedyś w Polsce leciało. Plot twisty są na wskroś bardzo przewidywalne. Serio, mój ulubiony to był faktycznie o dzieciach, które były uczulone na światło i nie mogły wychodzić, nie? To nie były trudne sprawy, nie wiem jak się nazywały te filmy. To były takie, tak, obyczajowe filmy, no. Gra dodatkowo traktuje odbiorcę jak idiotę, bombardując nas napisami w lewym górnym rogu pokroju. Ta postać to zapamięta. Czy naprawdę tytuł musi nas wybijać z imersji, podając informacje w metagamingowy sposób? God of War. No. Reboot God of War okazał się czymś diametralnie innym niż wcześniejsze odsłony. Twórcy postawili tym razem na bardzo generyczny typ rozgrywki z widokiem za pleców głównego bohatera. Walka w dużej mierze sprowadza się do maszowania jednego przycisku. Musimy nie zagrać w różne wizowie. Kombinacje na późniejszym znaczy, etapie. Znaczy ja grałem w to, czy ja w to grałem na PS-ie, czy ja w to grałem na PC-cie, stary. Ja się odbiłem od tego. Ja w to na PS-ie grałem. Ja miałem chyba dwa streamy z tego. Nie byłem w stanie skończyć tego God of War'a. Tak mnie kurwa znudził. On chodzi i pierdoli temu synowi jakieś bzdury. Ja chciałem grać w God of War'a. Ja chciałem wejść i napierdalać bogów, ocinać łby, a nie słuchać stary Kratosa, który już jest ten, któremu już testosteron kurwa spadł do zera i będzie próbował pouczać swojego syna. Siema Hyper, elo. Ale są one dużo mniej skuteczne niż wspomniana przed chwilą taktyka spamowania zwykłego ataku. Niezbyt kupuje strukturę mapy. Dostaliśmy korytarzowe lokacje, które starają się być metroidwaniowe, ale nie wychodzi to za bardzo. Ja też nie mówię, przez że to większość jest zła gry gra. Idziemy po prostu niestety... do przodu. Gra jest liniowa i kłóci się to ze strukturą, która stara się sprawiać wrażenie półotwartej. Popularnie otrzymaliśmy jeden z najbardziej sztampowych i leniwych wątków, jakie mogliśmy. Czyli śmierć matki, po której ojciec, wcześniej będący nieobecny, musi przejąć ster, co kończy się trudnym rodzicielstwem i nieznaną relacją. Tymczasem, stary, w pierwszym God of War'ze masz quick time event, żeby swoją córkę odepchnąć, no nie? W którym to było God of War? W jedynce, w dwójce, w trójce? Był quick time event, żeby swoją córkę odepchnąć i spierdolić. Synem. W warstwie gameplayowej oznacza to, że dostajemy followera, który nie wnosi na za PSP wiele. To było. Bywa irytujący, biega wokół nas i cały czas mówi do naszej postaci, ponieważ scenarzysta był na tyle nieutalentowany. Oglądałem se na archiwum, striggerowałeś mnie trywializując problem, otóż wszystkie argumenta i foniarzy, które podają typu aparat się nie tnie, są prawdziwe, ale tylko w momencie, gdy jesteś casualem i nie ogarniesz nad gamerem. Ja mam służbowego Androida, nowego iPhone'a 11, wolę iPhone'a, ale mam tylko jeden argument. Wygodniejsza obsługa interfejsu. A czym się objawia wygodniejsza obsługa interfejsu? Wytłumacz mi, bo ja nie rozumiem tego kurwa argumentu. Jak wygodnie się obsługuje kurwa interfejs iPhone'a względem Androida? Giga ciekawe. Podawałem ten argument wczoraj, że iPhone'iarze często mówią, ale nie wiem, nie potrafię tego kurwa zrozumieć. Z czego się to bierze? Jak się wygodnie obsługuje kurwa interfejs iPhone'a względem Androida? Gówno Boże, dzień drugi, no. Inny movement jest. Przesuwanie palcem na bok, wychodzisz z zdjęcia zamiast strzałeczki? Co? Przesuwanie palcem na bok i wychodzisz ze zdjęcia zamiast... Co kurwa? Poczekaj, chcesz mi powiedzieć, że na Androidzie nie ma starych gestów, kurwa? Gesty na Androidzie są już od dawien, dawien, dawna. No niestety, widzowie, argument iPhone'iarza upadł. No i kurwa, co teraz? Mam oba i lepiej mi się używa iOS-a. Ale to, czego ci się lepiej używa, to jest subiektywne. Powiedz nam, dlaczego obiektywnie ci się go może lepiej używać? Co na to wpływa? Bo podałeś coś, że jest funkcjonalnością w iPhone'ie, ale jest również, widzisz, funkcjonalnością w innym miejscu, w innym systemie.
To jest ciekawe, no, jak coś podajesz jako argument, to po prostu powiedz, co sprawia, że ci się to lepiej używa. No, mnie to ciekawi, wiesz, ja na przykład wolę jedną pizzę od drugiej, ale potrafię wytłumaczyć, dlaczego ją na przykład wolę, no nie? Bo świadomie swoje poglądy tworzę. Na przykład gotuję, robi kanapkę Amanda i robię kanapkę ja. Wiem, dlaczego na przykład robię lepsze kanapki od Amanda, ale wiem, dlaczego Amanda lepiej gotuje ode mnie. Ponieważ o wiele większą uwagę przykładam do warstwowania kanapek względem suchych i mokrych elementów. Wolę iPhone'owe poruszanie się po menu, ale tak, to jest twój smak. A to możesz powiedzieć, czemu go wolisz, czy nie? Czy jest jakaś podstawa, że po prostu twierdzisz, że jego wolisz? O, podejść, dobra, skip, idziemy dalej, nie ma sensu, kurwa, to nic nie wyciągniemy z tej rozmowy. Oglądamy dalej. Twany, że nie potrafił przekazać narracji za pomocą innych środków. Tomb Raider. Kocham IP Tomb Raidera, którego tytuł oczywiście, że będę wypowiadać z polską tradycją. Druga odsłona była jedną z pierwszych pełnoprawnych gier, w jakie było dane mi zagrać. Prawdopodobnie byłem wtedy w wieku przedszkolnym. Kocham level design, zagadki, które za dzieciaka się rozwiązywało bardzo losowo. Czasem udało się coś wykombinować, a czasem pomagały poradniki. Miałem szczęście, że nauczyłem się wcześniej czytać i były wtedy czasy Neostrady. Pamiętam moje podjaranie na ogłoszenie rebootu, ale niestety po zagraniu przyszedł moment rozczarowania. Widzowie, w nowych Larach Croft nie ma już, nie, kodów na to, że Lara jest naga, już nie można, nie, tego wykorzystywać. Coś mało Tomb Raidera w tym Tomb Raiderze, a za dużo Uncharteda z mocniejszym skrętem w kierunku Gears of War. Gra zamiast skupiać się na przeszukiwaniu grobowców, zagadkach i sekwencjach platformowych, uderzyła w tony gry akcji TPP z bardzo uproszczonym systemem wspinaczki, sprowadzającym się do odchylania w danym kierunku gałki analogowej. Polski dubbing, niestety w mojej opinii, mimo że powszechnie zachwalany, brzmiał bardzo nienaturalnie, a fabuła nie porywała. W grze występuje zjawisko dysonansu ludonarracyjnego. Widzimy scenki, gdzie Lara płacze nad upolowanym jeleniem, płacze z powodu zabijania, ale w grze mordujemy mnóstwo jeleni, królików oraz ludzi. Nie jest to zła gra, ale nie jest to Tomb Raider. Na szczęście następna odsłona rebootu to naprawia. Hades, kurwa. Hades zdobył serca nie tylko krytyków, ale również graczy. Jest to gra... Ja totalnie nie rozumiem zachwytu nad Hadesem. Każdy inny roguelike jest lepszy od Hadesa, stary, izometryczny. Każdy inny roguelike izometryczny jest lepszy od Hadesa. Który z was to widzowie nagrał? Serio, który z was to widzowie nagrywał? Ta roguelike to osadzona w greckiej mitologii, okraszona nie taką złą stylistyką. Niestety, jest to prawdopodobnie najgorsza, bardzo znana gra roguelite, w jaką było dane mi zagrać, o czym może świadczyć to, że najbardziej zachwalanym przez graczy elementem tej gry jest fabuła. Kurwa, fabułkę, nie, mnie to tak śmieszy. W roguelike'u najbardziej zachwalanym, stary, elementem jest fabułka. To jest tak, jakby ktoś w Isaacu mówił, że jest zajebista fabuła chorej psychicznie matki, co ci w piwnicy zamknęła, no nie? Stary, jak roguelike, ludzie muszą, słuchajcie, tłumaczyć tym, że jest zajebisty, bo ma świetną fabułkę, chłopie. No to wiesz, że już jest coś nie tak z tym roguelike'iem. Podstawą takiej gry powinien być odczuwalny skok siły postaci, co ukończony pokój, kupione ulepszenie, czy w innych tytułach nawet wbity level. Albo, słuchajcie, szerokość buildów, no nie? Konotacje pomiędzy różnymi upgrade'ami. Tu czegoś takiego nie ma. Bonusy, które otrzymujemy podczas rana, są żenująco niskie i nasza postać... Stary, jak, nie wiem, jak w Hadesie masz level up w pewnym momencie i dostajesz na przykład 5% szans na kryta. W roguelike'u 5% szans na kryta, nie? Na końcu nie różni się diametralnie od naszej postaci, która zaczęła ten run. Za to progresja między ranami jest już przesadzona. Gra nie skupia się na tym, byśmy na przestrzeni jednego rana chcieli stać się silniejsi, a w perspektywie kolejnego, przez co wszystko sprowadza się do żmudnego grindu pozwalającego... A wiecie, jakiego ja wam mogę świetnego roguelike'a polecić? Curse of the Dead Gods, naprawdę. Curse of the Dead Gods jest genialne, a jak nie Curse of the Dead Gods, to widzowie, Brotato jest świetne. ...się w stałe ulepszenia. Progresja kładzie nacisk zupełnie nie tam, gdzie powinna. W gatunku bardzo ważne jest, by przerzucać też ciężar umiejętności na gracza, a nie statystyki. Co przez taki sposób progresji jest za... Ale nawet stary jakiś ten, nawet przecież Risk of Rain. Tyle zajebistych roguelike'ów, stary. Albo roguelite'ów. Balatro, Risk of Rain, Slay the Spire. Stary... Ja pierdolę. Dead Cells'y, Enter the Gungeon, Isaac. Curse of the Dead Gods, nie? A ludzie się jarają Hadesem. Hades, ja podpisuję się pod tym, co powiedział ten ziomek. Hades to jest stary, Net Vampire Survivors, oczywiście. To jest najgorszy roguelike, w jakiego ja zagrałem. Serio. Naprawdę. No okej, nie gram też w jakieś, kurwa, tanie bootlegi,
ale Hades jest najbardziej przehypowanym roguelike'iem. Z tych wszystkich, które wymieniłem, jest najgorszy. Bo przeciwnicy stają się niesamowitymi gąbkami na pociski. Przecież w grze sterujemy synem bóstw, a nasz power level jest żenująco niski, że walka z byle mobkami na późniejszym etapie rana, bez silnych stałych ulepszeń, przypomina łaskotanie olbrzymą łyżeczką do lodów. Cała mechanika walki w praktyce sprowadza się jedynie do spamowania dwóch przycisków, ataku oraz uniku. Widzowie, ja... Moment, w którym przyszedłem Hadesa po raz pierwszy, kurwa jak on wyszedł, był chyba pierwszy stream też jego, nie? Jak go przyszedłem buildem na spamowanie uniku i ataku, nie przejmowałem się niczym. Miałem jakieś trzy różne efekty, które działy się w trakcie uniku i ja zaspamowałem last bossa unikiem. Hades jest również ubogi, jeśli chodzi o zawartość i oferuje nam jedynie czterech bossów, co na grę z takim budżetem powinno być niedopuszczalne. Black Flag przez... W Corsair of the Dead Gods masz trzech bossów, ale na pierwszym poziomie tylko. Wielu jest nazywany najlepszą odsłoną serii Assassin's Creed. Dostaliśmy świetny klimat, angażującą fabułę i bardzo dobre bitwy morskie. Po grze o piratach moglibyśmy się spodziewać gry, która ma silnie zarysowaną eksplorację. Za to dostaliśmy standardowy format Ubi gry, czyli otwarty świat z mapą, na której jest mnóstwo znaczników do zbierania, a aktywności, które się kryły pod nimi, były bardzo powtarzalne, zabijając tym samym jakiekolwiek uczucie przygody. Na lądzie rozgrywka też nie wygląda wybitnie. Walka ogranicza się do klikania jednego przycisku odpowiedzialnego za atak. Jak widzimy ikonkę nad przeciwnikiem, dodatkowo musimy wcisnąć kontrę. Wrogowie czekają grzecznie na swoją kolej i nigdy nie zaczną na nas nacierać grupowo, tylko atakować pojedynczo. Ukończyłem tę grę jedynie ze względu na klimat piratów. Bo ile można dobrowolnie i w kółko biegać za tymi samymi znacznikami, atakować identycznie wyglądające fortyfikacje i męczyć się z niesatysfakcjonującą walką. Naprawdę zmarnowany potencjał. Skyrim to po prostu gra Bethesdy. Na tym mógłbym zakończyć segment poświęcony temu tytułowi. Wiecie, co doprowadziło do tego, że Skyrim był tak popularny? Wy pamiętacie, jak Skyrim wyszedł, ile było kurwa memów ze Skyrimem? W Skyrim to on wyszedł w złotej erze internetu, gdzie był tak wysaturowany, było multum filmek, filmów, przeróbek, memów, gifów, stary, ja pierdolę. Tego było ogrom. A potem weszły jeszcze mody do tego, nie? To co pierwsze rzuca się w oczy, to leniwa fabuła. Jesteśmy smoczym dziecią. No fabuła jest leniwa, ale ja pierdolę, ja lubię Skyrima. Czy jest przereklamowany Skyrim? Kurwa, chyba jest, no. Ale jego mody ratują. Mody są kontrargumentem na jego przereklamowanie, ale jest przereklamowany. Tylko jednak jestem fanboyem Elder Scrollsów. Uwielbiam Elder Scrollsy. I naszym zadaniem jest powstrzymać pradawne smoki. Główny wątek jest na tyle płytki, prostacki i sztampowy. Nie oferuje nam praktycznie żadnych wyborów moralnych. Poboczne questy wypadają dużo ciekawiej, ale od strony gameplayowej się nie bronią przez całkowity brak konsekwencji czynów gracza. Bethesda za bardzo boi się ograniczać graczowi część kontentu, nawet prawda. Przy całym szeregu podjętych skrajnie złych działań i decyzji, zarówno jak w warstwie narracyjnej, Bethesda jak... boi ci się coś zabrać, czyli dołączysz do danej gildii, będziesz niechciany w tym mieście. To jest gigalipa, siema trzyma. I gameplayowej. Ale nikt przecież nie gra w Skyrima dla fabuły. System walki jest okropny przez brak impact hitu. Nasze ciosy nie mają wagi, a uderzenia wyglądają jakbyśmy się bawili nożem do masła. Nie bez powodu Stealth Archer stał się memem. Dodajmy do tego głupią sztuczną inteligencję, NPC-tów, którzy nie łączą prostych faktów, powtarzalność zadań oraz aktywności pobocznych i otrzymujemy typową grę Bethesdy. Piąta część kultowej serii GTA rozbiła bank, spowodowała, że ludzie już potrafili stać w kolejkach przed otwarciem sklepów. Nie można tej grze odmówić finansowego sukcesu. Pamiętam, że sam kupiłem w sklepie tydzień po premierze, bojąc się, że sprzedawca zapytał o dom. Poprzednie odsłony GTA były bardzo klimatyczne i różnorodne pod tym względem, jednak piątka nie oferuje praktycznie żadnego klimatu. Los Santos jest zwykłym dużym miastem, ale za to na szczęście bardzo zróżnicowanym. Nad fabułą nie będę się tutaj rozwodzić, bo po prostu... Jaka jest, widzę, wasza ulubiona misja z GTA 5? Ja wiem, o co jemu chodzi z tym klimatem. Porówna to do GTA 4, które... albo do Vice City, które miało giga dobry klimat, nie? Ja giga dobrze wspominam tą misję z napadem na bank, jak go planujesz. To jest GTA, ale wypada ona dużo płyciej niż w poprzedniej odsłonie. System strzelania jest czymś, co zawodzi. Bronie nie mają żadnego rozrzutu, a pociski lecą idealnie w jeden konkretny punkt na ekranie. Nie ma tu różnicy w feelingu, czy strzelasz z karabinu, pistoletu maszynowego, czy minigana. Drugą, najważniejszą kwestią w tej grze powinna być jazda samochodem, która również została wykonana źle. Auta
nie mają żadnej wagi. Model jazdy jest niesatysfakcjonujący i czuć, jakby samochody były wykonane z kartonu i sterowane za pomocą pilota. Dwa najważniejsze aspekty GTA tutaj leżą. Tryb online w perspektywie czasu okazał się być dojeniem graczy na kasę. Początkowo ciekawy, z ogromnym potencjałem, masą różnych trybów, od deathmatchy po wyścigi i napady. Finalnie masa grindu, sprowadzająca się do wykonywania w kółko tych samych najbardziej dochodowych napadów. Oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć mikropłatności, które dadzą nam dostęp do zawartości schowanej za ścianą konieczności 10-krotnego powtarzania tego samego napadu. A jakie według was są najbardziej przereklamowane gry? Koniecznie podzielcie się w komentarzach. Jest to też mój Baldur's Gate 1, serio. Pierwszy materiał, więc chętnie usłyszę wasz feedback. To było na tyle, pa. Kurwa, dobre wideo, kurwa, nie? Ktoś napisał komentarz. The Last of Us, Hogwarts Legacy, Alan Wake, Doom, o kurwa, Doom, nigdy w życiu. The Last of Us są, no. Uncharted, The Last of Us, kurwa, te gierki od Sony. Mi się wydaje, że są w chuj przereklamowane. Gothic? Nie no, co ty, kurwa, gadasz, stary. Co ty gadasz? Gothic zajebisty.